Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy dziennikarski poker w Telewizji Republika. Jest z nami miły gość, pan minister Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, czy dobry wieczór. Witam pana redaktora i wszystkich telewizów. Panie ministrze, no w sobotę miałem powody naprawdę do dumy, kiedy to przez przekopany wreszcie przekop wpłynęły na polskie wody terytorialne, polskie statki państwowe, w tym jednostki marynarki wojennej, polskich sił zbrojnych. Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa tego regionu? Panie redaktorze, i nie dodał pan, że bez zgody Federacji Rosyjskiej. No bo pewnie tej zgody by i tak nie było, jakoś nie wiem, chyba, czy ktokolwiek się starał, ale no. Oczywiście, ale warto zwrócić uwagę, że do tej pory jakiekolwiek przepłynięcie z terenu Bałtyku czy Zatoki Gdańskiej przez cieśninę Pilawską na teren, na obszar Zalewu Wiślanego nie był możliwy bez wiedzy i zgody Federacji Rosyjskiej, bez zgody Rosji. To, co udało się rządowi Prawa i Sprawiedliwości, czyli ten przekop, który był już wiele lat anonsowany, zapowiadany, wskazywany jako kluczowy element, wreszcie stał się faktem. Dzisiaj jest tak, że i mniejsze, i nieco większe jednostki będą mogły bez problemu wpływać na Zalew Wiślany. Ba, to będzie wiązało się również z rozwojem, możliwościami rozwoju takich portów jak w Elblągu, w Tolkmicku. To jest dla nas też ważne z punktu widzenia sił zbrojnych. My też od samego początku tej inwestycji to podkreślaliśmy. Tym bardziej, że jest w Elblągu posadowione ważne elementy Sojuszu Północnoatlantyckiego, dowództwo Północny Wschód, które zarządza czy współpracuje z jednostkami obecnymi na wschodniej flance NATO. I dzisiaj to jest absolutnie ważne, że również te mniejsze jednostki pływające mogą wpływać właśnie na Zalew Wiślany. Bardzo ważny dzień, bardzo ważna decyzja o uruchomieniu i tylko pozostaje się cieszyć. Panie ministrze, otwarcie tej inwestycji, otwarcie kanału przeprawy niezależnej od Rosji zostało zauważone przez media całego świata, które no, zauważają, że Polska uniezależnia się od Rosji. Mam wrażenie, że chyba jedynymi sceptykami tej, żeby powiedzieć łagodnie, tej inwestycji pozostaje nasza szanowna totalna opozycja. Jak pan to skomentuje? Bo ja nie bardzo rozumiem politycznego mechanizmu. Co oni chcą zyskać już w dniu otwarcia, tam kwękając, że tu kajaki i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to jest takie typowe działanie zmierzające do tego, aby inwestycje ośmieszyć, aby przedstawić ją jako niecelową. A warto zwrócić uwagę, że chociażby parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej jeszcze kilka lat temu postulowali, prosili, wnosili petycje i pisma, aby taka inwestycja została zrealizowana. Tym bardziej, że była zapowiadana już za rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 i skrócenie tylko i wyłącznie ówczesnej kadencji Sejmu spowodowało, że ten przekop jest dopiero dzisiaj możliwy, a nie został zrealizowany kilka lat wcześniej. Obśmiewanie, proszę pamiętać, to jest jakby czymś, czym politycy tej totalnej opozycji się kierują. Przecież jedna z liderek Platformy Obywatelskiej nie tak dawno mówiła, że jakby natura chciała, żeby tam w tym miejscu był przekop, to by go stworzyła. Co do innych inwestycji również wypowiadają się w sposób taki arogancki, w sposób nieelegancki, wskazując,
że tutaj Polska nie powinna się wprost rozwijać, no bo jeżeli Trzaskowski mówi chociażby o centralnym porcie komunikacyjnym, krytykując te działania, mówiąc, że przecież jest lotnisko w Berlinie, no to o czym ma to świadczyć? No to ma świadczyć o tym, że za nic mają rozwój Rzeczypospolitej. W tym przypadku jest to dla nas o tyle istotne, że otwieramy Zalew Wiślany i żeglugę na Zalewie Wiślanym na bez jakiegokolwiek skrępowania na pełne morze. To jest to światło na Morze Bałtyckie. Zresztą nieprzypadkowo nazwa została wybrana dla komendy portu Nowy Świat. To jest wszystko bardzo symboliczne. Panie ministrze, chyba nieprzypadkowo została wybrana również data, która została zauważona przez prasę światową, która pisze właśnie o symbolicznej dacie otwarcia tego, tej przeprawy. No, dla nas to jest tragiczna data, początek Golgoty, całej Golgoty Wschodu, Katynia i zsyłek. Tak nawiążę do tego, co się okazuje, co obserwujemy teraz na Ukrainie. Wtedy też nam mówili, że Polska nie jest krajem, który powinien samodzielnie istnieć. No i też pamiętamy po prostu krew zmieszaną z piaskiem. Panie redaktorze, absolutnie tak. I widzimy bardzo wiele analogii po 83 latach, bo to, co wydarzyło się 17 września 1939 roku, to był cios absolutnie wymierzony w plecy walczącej Rzeczpospolitej z najeźdźcą niemieckim. I tutaj to były działania, które absolutnie przyczyniły się do tego, że ten opór Wojska Polskiego, ludności cywilnej został stłamszony i zdławiony. I tutaj te działania Rosji i napieranie w kierunku Wisły, no jednoznacznie na pewno przyczyniły się do tego, że naród polski poniósł olbrzymie straty, nie tylko na tym froncie zachodnim, ale również na tym froncie wschodnim. Gdyby nie Rosjanie, to przecież tyle niewinnych istnień ludzkich nie straciłoby życia. Tylu bohaterów, tylu również i osób jakże ważnych z punktu widzenia sił zbrojnych, jak z punktu widzenia obrony polskich granic. Katyń, Ostaszków, Miednoje, Smoleńsk. No to są te miejsca na nieludzkiej ziemi kaźni narodu polskiego. I to absolutnie Rosja jest temu winna. Choć ta narracja ze strony Rosji przez lata była zgoła odmienna. I tutaj ważne jest to, co wielokrotnie powtarza minister Mariusz Błaszczak w swoich wystąpieniach, mówiąc, że ta Rosja, nieważne czy ona była wcześniej biała, czy później czerwona, czy sowiecka, czy dziś putinowska, ona cały czas funkcjonuje w oparciu o określone mechanizmy, w określone działania. I to widzieliśmy w Buczy, widzieliśmy w Irpieniu, to widzimy również w obwodzie charkowskim, tam skąd wypierane są na wojska rosyjskie. Nic się nie zmieniło w podejściu do terenów zdobywanych przez niszczycielskie wojska rosyjskie. Nic się nie zmieniło przez te dziesięciolecie. A jak pan minister patrzy na sytuację już bezpośrednio militarną na Ukrainie? Bo tam armia ukraińska odniosła spore sukcesy, no ale to jeszcze no, nie są sukcesy na tyle poważne, żeby można było mówić o końcu tej zbrodniczej wojny. Oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, to jeszcze jest daleka droga do tego, aby odeprzeć Rosjan tutaj z tych terenów zajętych, szczególnie na wschodzie Ukrainy i na południu, południowym wschodzie. Ukraina zdobywa kolejne tereny i to widzimy, obserwując również te doniesienia, bezpośrednie doniesienia z frontu. I to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki determinacji narodu
ukraińskiego, determinacji armii ukraińskiej i absolutnego, bardzo mocnego wsparcia ze strony państw świata Zachodu. Mam tutaj na myśli w pierwszej kolejności oczywiście Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, ale również i Polskę, bo to są trzy główne kraje, które przekazują największe donacje na rzecz Ukrainy. Czy panie ministrze, wejdę w słowo, bo kanclerz Olaf Scholz stwierdzi, że kluczowa jest pomoc niemiecka. Olaf Scholz powtarza wiele rzeczy. Myślę, że Niemcy mogliby zrobić o wiele, wiele więcej niż czynią to w tej chwili na rzecz walczącego narodu ukraińskiego. Naprawdę, nieraz te słowa, te gesty są, przynajmniej mówiąc najdelikatniej, żenujące. Być może one są powodowane tym, że też musi pokazać się przed opinią publiczną, że to nie tylko ich wschodni sąsiad, mówię o Polsce, nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko Wielka Brytania tak mocno wspierają Ukrainę. Szkoda, że ta pomoc dla Ukrainy ze strony Niemiec nie jest adekwatna do potencjału i możliwości przemysłu obronnego Niemiec, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że Niemcy ze swoimi koncernami to jest kluczowy gracz na światowym rynku producentów uzbrojenia, producentów amunicji, nowoczesnej amunicji. I takie homeopatyczne wspieranie armii ukraińskiej mogłoby być na pewno o wiele większe. Panie ministrze, skoro przy panu kanclerzu, o panu kanclerzu rozmawiamy, to no, zadziwiająca wypowiedź, tak aluzyjnie, tak poprzez zaprzeczenie, no, ale jednak podnosząca sprawę rewizji granic z Polską. Jak pan minister odebrał te słowa, bo zdaje się, że należą nam się wyjaśnienia ze strony pana kanclerza. Ale bez wątpienia najwyraźniej ta polityka i narracja, która jest prezentowana przez Berlin i przez decydentów z Berlina w momencie, kiedy w Polsce został ujawniony, przedstawiony, upubliczniony ten raport o stratach wojennych, olbrzymich, gigantycznych stratach, najwyraźniej ten przekaz, ta narracja Berlina się bardzo mocno rozjechała. Ja tej kwestii, co do dotyczącej wypowiedzi związanej z polskimi granicami, absolutnie nie traktowałbym poważnie. Być może to jest jakiś lapsus, wyrwana z kontekstu wypowiedź, bo ta sytuacja, która jest związana z granicami wewnątrz Unii Europejskiej, jest gwarantem też nienaruszalności tych granic. Mało tego, no, granice w ramach Unii Europejskiej są ustanowione i nikt absolutnie nie zamierza czynić jakichkolwiek kroków i działań. Mam tutaj na myśli absolutnie rząd w Warszawie, ale jestem przekonany, że również i państwa sąsiednie co do Polski na pewno też nie będą w ten sposób, komentować tej sprawy. Dlatego, że granice Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, one zostały potwierdzone i na pewno dla Polski ważne byłoby, gdybyśmy również mogli przyjąć to jako rzecz, która jest absolutnie niewzruszalna. No być może to był lapsus, ale chyba pan kanclerz powinien nam to wytłumaczyć, bo to no, poważna sprawa, a inną sprawą... Myślę, panie redaktorze, że Donald Tusk pewnie to chciałem zapytać. Będzie w tej sprawie mógł nieco więcej powiedzieć, bo przecież z wieloma politykami tak niemieckimi jest na bardzo zażyłych kontaktach, więc na pewno mógłby te kwestie wyjaśnić. A zdaniem również pana ministra, bo przecież Donald Tusk był obecny, do niego były kierowane te słowa kanclerza Scholza, powinien jakoś zareagować, czy no może nie usłyszał?
Panie redaktorze, ja nieprzypadkowo mówię o Donaldzie Tusku, bo on słyszał te słowa podczas konferencji w Poczdamie i przecież ma też pełną świadomość tego, w jakim kontekście one zostały wypowiedziane, ale wiele słów w obecności Donalda Tuska bardzo bolesnych było wypowiadanych. To jest sprawa niemiecka, to jest jedno, przypomnę kilka lat temu, jeżeli chodzi o katolików, jeżeli chodzi o księży, jeżeli chodzi o osoby, które są wierzącymi, też bez jakiejkolwiek reakcji, a wręcz gesty takie pochwalające, bardzo niegodziwe słowa prezentował. Więc panie redaktorze, na pewno Donald Tusk powinien w takiej sprawie zareagować, dlatego że, jeszcze raz powtórzę, ta granica polsko-niemiecka, która została ugruntowana i naszymi relacjami polsko-niemieckimi, absolutnie jest niewzruszalna, nienaruszalna i to nie powinno absolutnie nikomu przeszkadzać i nikt nie powinien tego negować. Panie ministrze, pan w tym przemówieniu poczdamskim Donald Tusk mówił per śmy, ostrzegali śmy, mówił Donald Tusk przed Rosją. Ja pytałem polityków Platformy Obywatelskiej, choćby dzisiaj w programie, no kiedy Donald Tusk albo Platforma ostrzegała przed Rosją. Obiecano mi cytaty, ale czy pan zna taką okoliczność, żeby Donald Tusk tak ostrzegał przed Rosją? Nie, panie redaktorze, ale no oczywiście Donald Tusk dzisiaj z perspektywy czasu może mówić wszystko. Tylko absolutnie są zapisane kilometry taśmy filmowej, są nagrane godziny różnego rodzaju wypowiedzi i państwo jako dziennikarze, osoby, które śledzą życie publiczne, życie polityczne w naszym kraju od wielu lat, wiecie to najlepiej. To nikt, tylko właśnie Donald Tusk, to nie kto inny, tylko Radosław Sikorski, to nie kto inny jak Bronisław Komorowski. To są te osoby, które rozwijały daleko idącą współpracę z Federacją Rosyjską i z samą Rosją. No tutaj zapomniałem jeszcze o jednej kluczowej osobie w postaci lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego, o Waldemarze Pawlaku. Proszę pamiętać o tym, co działo się praktycznie od początku rządów Platformy Obywatelskiej w roku 2008. Przecież te działania, które zmierzały do ocieplenia relacji, do współpracy daleko idącej, do tego, aby również Rosjanie czuli się dobrze w Polsce, bo tutaj ta współpraca na przykład chociażby ze strony służb specjalnych, to za rządów Prawa i Sprawiedliwości dopiero ujrzały światło dzienne, gdzie FSB czy inne służby mogły praktycznie bez skrępowania funkcjonować na terenie Rzeczpospolitej, bez jakiejkolwiek kontroli w sąsiedztwie najważniejszych obiektów w państwie. No to jest rzecz, która jest nie do pomyślenia. Częste wizyty, spotkania, czułe gesty, rozmowy, zaproszenie Putina na rocznicę wybuchu II wojny światowej we wrześniu. No, mało tego, do NATO zaproszenie. Panie redaktorze, ale proszę pamiętać o tym, że w roku 2009 Putin został zaproszony na uroczystości na Westerplatte kilka miesięcy po tym, jak najechał Gruzję, jak wiele też niewinnych istnień ludzkich poniosło śmierć w Gruzji. Więc ta druga wojna gruzińska, bardzo tragiczna, też no, była czymś niesamowitym, co wydarzyło się w roku 2008. Zresztą dwa miesiące po szczycie NATO, który odbywał się w Bukareszcie, gdzie Putin również był gościem szczytu NATO w ramach ocieplania relacji z Moskwą. Więc to jest cały czas, pokazuje, jak Putin, jak Kreml, jak ta administracja kremlowska mamiła polityków Zachodu, polityków zachodniej Europy. Oni robili swoje, przygotowywali się
do działań opresyjnych w stosunku do swoich sąsiadów, ale również i gromadzili kapitał, gromadzili pieniądze, gromadzili euro, wiążąc na takim energetycznym postronku zachodnią Europę. Panie ministrze, tylko paradoks polega na tym, że dzień przed przyjazdem na uroczystości na Westerplatte w 2009 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Władimira Putina. A dzisiaj ta sama gazeta drukuje wywiad z jednym panem, którego nazwisko lepiej pominąć, który oskarża rządzącą prawicę, że jest prorosyjska, że Rosja tu już jest. Panie redaktorze, jest takie w Polsce powiedzenie, że no bardzo często zdarza się, jak to złodziej krzyczy łapać złodzieja. Najpierw ukradł, a później krzyczy łapać złodzieja. No tu można też pewnej analogii się doszukiwać. Osoby, które bardzo blisko współpracowały z Moskwą. Osoby, którymi można śmiało powiedzieć Moskwa się wysługiwała. Dzisiaj zarzucają rządowi Prawa i Sprawiedliwości, zarzucają naszym, moim liderom jakąś działalność prorosyjską czy uległość w stosunku do Rosji. Ale dzisiaj można jednoznacznie stwierdzić, gdyby Jarosław Kaczyński, gdyby Beata Szydło, gdyby Mateusz Morawiecki, gdyby Andrzej Duda przez te kolejne lata byli wysłuchiwani w wielu stolicach europejskich, być może dzisiaj nie mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie. Przecież my przez wiele lat powtarzaliśmy, że Nord Stream 1, Nord Stream 2 to jest coś, co grozi, czy wpływa na bezpieczeństwo energetyczne naszej części Europy, czy całej Europy, że nie można z Putinem współpracować tak bezrefleksyjnie, że Putin nie może również być tym, który jest obecny na salonach europejskich w ramach Unii Europejskiej, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a tak się działo przez kolejne lata. Ta sytuacja nieco się zmieniła w roku 2014. Dziś jest zupełnie inna, ale i znów pojawiają się głosy w różnych miejscach Europy, że może to już za długo trwa, może trzeba poluzować te obostrzenia, a swoją drogą i tak miliardy euro cały czas transferowane są na Kreml, między innymi za rosyjski gaz. Panie ministrze, nie ma dnia bez informacji o zakupie kolejnych elementów uzbrojenia dla naszej armii. Ja dzisiaj tylko znalazłem taki komunikat Agencji Uzbrojenia, która poinformowała, że rozpoczną się testy nowego umundurowania oraz wyposażenia indywidualnego. To jest kamizelek balistyczno-taktycznych i hełmów przeznaczonych dla sił zbrojnych. Jak idzie to przedsięwzięcie? Mówię o całej modernizacji naszej armii, nie tylko o zakupie hełmów oczywiście. Panie redaktorze, oczywiście robimy wiele, żeby polską armię zmieniać, unowocześniać. I rzeczywiście nie tylko to uzbrojenie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale również i indywidualne zabezpieczenie żołnierza jest dla nas szczególnie ważne. Te testy, które dzisiaj się odbywają, one są oczywiście związane z nowym umundurowaniem, nowym ubarwieniem, nową jakością tkanin. Te sorty mundurowe pierwsze, one są testowane w 18. Dywizji Zmechanizowanej, więc będziemy mieli również wiedzę, w jaki sposób one się sprawdzają. Ale oczywiście kluczowym elementem to jest modernizacja techniczna sił zbrojnych i tutaj absolutnie przed tym nie cofamy się i te działania, które są skutecznie podejmowane od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, jednoznacznie pokazują, że polskie wojsko, polska armia musi być po pierwsze liczna,
o czym mówi premier Mariusz Błaszczak, i dobrze wyposażona. Stąd też nasze zamówienia, duże zamówienia, które są lokowane nie tylko w polskim przemyśle obronnym, ale również i u naszych zagranicznych partnerów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Teraz pojawia się drugi kierunek, czyli współpraca z Koreą. My z tych zamówień, które już realizowaliśmy w ostatnich latach, będziemy otrzymywać pierwsze egzemplarze sprzętu, bo to już pod koniec tego roku baterie rakiet Patriot w ramach programu Wisła trafiają na wyposażenie polskiego wojska. W przyszłym roku HIMARSy. Oczywiście w październiku już na wyposażenie polskiego wojska trafią bezzałogowe systemy Bayraktar TB2, które kupiliśmy w Turcji, które tak wyśmienicie sprawdzają się w czasie wojny na Ukrainie, a które były krytykowane tak mocno przez polską opozycję. Sam tego doświadczyłem na posiedzeniach Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, kiedy posłowie opozycji pytali się, a po co, a na co, a dlaczego. Ja tłumaczyłem, że kupujemy sprzęt, który jest sprawdzony w boju, sprzęt, który bardzo dobrze się sprawdza na tej pierwszej linii pola walki. Bayraktary już w październiku wchodzą na wyposażenie polskiego wojska. Również inne zamówienia, chociażby samoloty piątej generacji F-35. Już pierwsi piloci przygotowują się do tego, aby zasiąść za sterami tych samolotów w Stanach Zjednoczonych. I wiele, wiele innego uzbrojenia, czołgi Abrams. No i te, o których ostatnio premier Mariusz Błaszczak mówił, czyli samoloty FA-50, czy również Black Panther, czyli czołgi K-2, które mają bardzo dobrą opinię wśród znawców uzbrojenia tej techniki. Właśnie o to chciałem zapytać, panie ministrze, bo to jest troszkę inny format współpracy, format, który zapewni, czy daje możliwość przelewu kompetencji do polskiej zbrojeniówki, no, która ma takie perełki, jak na przykład Piorun, znakomita broń, no ale generalnie wymaga takiej no, odświeżenia i no, nabycia kompetencji po prostu przemyśle obronnym. Panie ministrze, czy się słyszymy? Tak, oczywiście, panie redaktorze, ale proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej sprawie. My nie tylko kupujemy sprzęt poza granicami kraju, ale my każdego roku około 10 miliardów złotych lokujemy w rodzimym przemyśle obronnym. I te zakupy, które realizujemy, i słusznie pan powiedział o zestawach Piorun, o karabinkach MSBS Grod, no to są te elementy, które wchodzą na wyposażenie polskiego wojska, ale tych elementów jest naprawdę o wiele więcej. Jeszcze raz powtórzę, my około 10 miliardów rocznie do tej pory inwestowaliśmy, jeżeli chodzi o polski przemysł obronny. Polski przemysł obronny jest kluczowy, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. I tutaj ta współpraca ze stroną koreańską jest o tyle istotna, że ona będzie związała się również z polonizacją tego uzbrojenia, które kupujemy. Mało tego, polski przemysł obronny jest zapewnienie ze strony prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pana Sebastiana Chwałka, że będzie odtwarzał, czy będzie budował kompetencje, aby również w Polsce mogły być produkowane części tego uzbrojenia, a nawet i w całości, bo strona koreańska, ja to tak odczytuję, chciałaby, aby właśnie Polska stała się takim swoistym oknem na ten świat europejski w dziedzinie przemysłu obronnego. Bardzo optymistycznie podchodzimy jako kierownictwo resortu obrony narodowej do tej współpracy ze stroną koreańską. Jestem przekonany, że ona będzie z pożytkiem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem Dziennikarskiego Pokera był pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Kłaniam się, panie ministrze. Dobrej nocy, do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrej nocy Państwo, zapraszam, pozostańcie Państwo z Telewizją Republika.